A ciekawi mnie właśnie, czy twój syn powiedziałby, że ty jesteś taką szaloną matką? Nie, on mówi w ogóle, Jezu, mama, wszyscy myślą, że ty jesteś taka szalona, a ty mi ciągle trujesz. Ale na przykład powiesz mu, Filip, nie przeklinamy. Bo ja sobie myślę, no przeklinamy. Patrycja przeklina, no to jak... Przeklinamy z synem, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest ten wentyl taki... Bo ja myślę sobie, że może przy mnie nie będzie przeklinał, jak będzie miał ochotę, to sobie będzie przeklinał. I on raczej przy mnie nie klnie, żeby była jasność, chyba że mówi coś, że opowiada w cudzysłowie. Ale bardzo, bardzo jestem czuła na jego bycie wśród ludzi, na jego szacunek do ludzi, na to, żeby nie był takim, wiesz, bananowym dzieciakiem rozwydrzonym. Mam na to w ogóle uczulenie. Więc bardziej tutaj mu truję i też truję mu, żeby zdrowo się odżywiał, żeby ćwiczył, wiesz. No niestety, ja nie potrafię odpuszczać, bo ja go tak kocham, że ja chciałabym, żeby po prostu on wkroczył w życie z siłą witalną, z szacunkiem do ludzi, z tym, co mi dali moi rodzice i nie chcę odpuszczać po prostu, no. A nie jest to taki dziwny wiek? Ja mam na przykład 15-letniego brata, pewne informacje na jego temat mnie zaskoczyły, choć to właśnie z nimi do mnie przychodzi jako do pierwszej osoby, więc mam jakiś tam priorytet i wiem o niektórych rzeczach pierwszy. Nie jest to taki dziwny wiek, że w sumie jest jeszcze dzieckiem, ale wchodzi w dorosłość, poznaje pewne dziwny rzeczy? Dziwny, to bardzo to w ogóle delikatnie ująłeś. Z jako rodzic się mierzysz? No błagam cię, przecież to jest w ogóle nie do zniesienia, to naprawdę czasami mam wrażenie, że mam dwóch synów po prostu, no. Jeden jest kochany mój, wiesz, a drugi już w ogóle jest kompletnie... Poznaje świat, nosi go hormony, wiesz, to jest bardzo trudny wiek. Uczy mnie to pokory jako matkę bardzo. Ten koncert polsatowski to polegał na tym, bo on był z okazji Dnia Dziecka, że wielu artystów śpiewało tam ze swoimi dziećmi. A czy była propozycja, żebyś zaśpiewała z Filipem? Bo nie wiem, jak on by się zapatrywał na taki pomysł, żeby być jednak częścią tego życia publicznego. Wiesz co, mój Filip... A muzykę chyba kocha. Kocha rap? Muzykę, natomiast kocha rap. Właśnie. Nie chce być częścią życia publicznego. Raz wrzuciłam na jego urodziny zdjęcie, jak on jest mały. Mhm. Pojawił się wtedy w plotkarskich portalach i miało to do mnie żal. Także on nie chce, wiesz, z czego ja się cieszę, bo ja nie wiem, co ja bym zrobiła, gdyby on pragnął się pokazywać w mediach. Ja jestem przeciwna temu. Moi rodzice też byli przeciwni, pozwolili mi debiutować, jak kończyłam studia. Więc wiesz, nie wiem, co bym zrobiła. Miałabym duży dylemat, raczej bym mu nie pozwoliła po prostu. Ja myślę, że to jest tak obciążający zawód psychicznie. Mhm. Jest taka presja, wejście pieniędzy, show biznesu, nieprzespanych nocy i tak dalej, że ja bym tego dziecku swojemu nie zafundowała. Życzę mu zatem jak najlepiej, niech idzie własną drogą. Porozmawiam z tą, bo jest to świetną babką jeszcze długo, ale tam mnie tak nienawidzą, bo jeszcze sesja trwa. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. Dziękuję. Państwo zapraszamy do kiosków na czytanie wywiadów Viva Magazyn już niedługo.